Witam wszystkich, z tej strony Kłodron i zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Tak więc, moi drodzy, w poprzednim odcinku udało mi się pomóc Lobartowi w jego problemach. No i w tym odcinku wydaje mi się, że będę zaczynał po prostu eksplorować ten wielki las na północnym wschodzie Korinis. No i oczywiście zapisujemy gierkę i tutaj i lecimy. Tak, moi drodzy, na początku odcinka cięcie. Cóż to się mogło stać? Wykraczała mi się gra. I niestety nie udało się po prostu już nic z tym zrobić. Zdenerwowałem się, wyłączyłem nagrywanie. No i o czym tu jeszcze warto wspomnieć. Ten materiał, moi drodzy, nagrywam konkretnie dnia 26 stycznia. Udało mi się wieczorem wyłapać trochę wolnego czasu. Cudem jakoś, nie wiem jak to zrobiłem, ale ogólnie z tym moim wolnym czasem teraz będzie trochę ciężko, więc postaram się nagrać trochę na zapas, przynajmniej chociaż te dwa odcineczki. No i moi drodzy, jeszcze o czym by tu warto wspomnieć, próbowałem to nagrywać dwa dni temu, to był chyba 24 stycznia, no to matematyka, level Quadron. Miałem już nagrane około 30 paru minut materiału, jednak tak strasznie lamiłem w tych lasach, że po prostu no... Nie dało się tego oglądać i stwierdziłem, że po prostu usunę ten materiał i nagram go jeszcze raz. Bo to było takie po prostu granie na siłę, że byłem tak zmęczony, że naprawdę nie chciałem się nawet mrugać oczami, a co dopiero nagrywać, mimo wszystko wziąłem się na nagrywanie. Ale skutek tego był mierny, mizerny, czy jakby to nazwać. No i ogólnie jeszcze w międzyczasie miałem wielkie problemy z Windows Movie Makerem, bo dla nowych widzów, którzy nie wiedzą, ja renderuję i obrabiam filmy w moim ulubionym, starym, prymitywnym programie Windows Movie Maker. Tak, Windows Movie Maker wersji 2.6. Jakie były problemy właśnie z tym programem? Otóż... nie chciało się nic wrzucać na pasek, na oś wideo i na oś audio. Zawsze wyskakiwał błąd. Okazało się, że problemem był malutki kodek, który wleciał mi do systemu wraz z tam jakimś programem do ściągania MP3 z YouTube'a. Tak więc ściąganie MP3 z YouTube'a, widzicie, za pomocą programów jednak nie popłaca. No i jeszcze coś się dziwnego stało, wyzerowały mi się na domyślne wszystkie ustawienia z Gothica 2 Noc Kruka, więc cały dźwięk, grafikę i to wszystko musiałem ustalać od nowa. Jednak dobrze pamiętałem moje stare ustawienie, więc żadnej różnicy w jasności czy też w głośności dźwięków nie powinno absolutnie być. No i tak samo jak, moi drodzy, było cały czas do tej pory, będzie nagrywany Gothiczek w jakości HD w 60 FPS-ach, czyli bardzo, bardzo nowocześnie, bo to jest nowa opcja na YouTubie. No i tam mamy jakiegoś tajemniczego gościa, który sobie tu siedzi w samotności. Kto to jest? Niklas. Też uciekłeś? Dlaczego tak uważasz? Inaczej po co byś tu przychodził? Przecież tu nic się nie dzieje. Chcę się tylko trochę rozejrzeć. Proszę bardzo, może kawałek pieczystego? Spoko. Chętnie. Proszę, najprzedniejszy udziec kretoszczura, według mojego własnego przepisu. Więc co tu właściwie robisz? Jedynie tutaj odnajduję spokój. W mieście czuję się zniewolony i zaszczuty. Nie musisz pracować? Wszystko, czego potrzebuję, zdobywam sam. Robię strzały, a natura dostarcza mi pożywienia. A więc jesteś myśliwym? Można tak to ująć. Zabijam jednak tylko po to, by mieć co jeść, nie dla pieniędzy. Może mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Właściwie czemu nie? Mogę ci pokazać, jak się posługiwać łukiem. Okej, czyli Niklas może nas uczyć strzelania z łuku. Jednak jest to umiejętność dla mnie po prostu nieprzydatna. No i tak, moi drodzy, tutaj ten wielki las właśnie tutaj na północnym wschodzie, dobrze mówię? Korinis? To jest chyba właśnie północny wschód. Kryje w sobie bodajże trzy smocze korzenie i chyba trzy szczawie królewskie, więc naprawdę warto się tutaj wybrać. Oczywiście nie wybierałem się tu wcześniej, ponieważ no, nie dałbym sobie rady, tam jest w tym lesie mnóstwo wargów, no po prostu, no cieniostwory, no potwory, z którymi no nie poradziłbym sobie, są tam też zębacze,
Tak więc no na początkowych etapach gry nawet z jaszczurem sobie nie mogłem poradzić, a gdzie dopiero z takim zębaczem czy też wargiem. Występują tutaj też, moi drodzy, co jest dziwne, w niewielkiej ilości, ale zawsze występują tutaj orkowie. Czyli naprawdę trzeba się będzie mieć na baczności. Tutaj mamy troszeczkę zwojów, ale ja tutaj nie po zwoje i nie po pierścienie wszedłem, tylko właśnie tutaj gdzieś znajduje się szczaw królewski, który sobie będę chciał zabrać, zawłaszczyć. Gdzie on był? Gdzieś tutaj. No, ziele lecznicze to mnie nie obchodzi. Kolejne ziele. I tutaj jest szczaw królewski, moi drodzy, tak więc jakbyście chcieli sobie zebrać szczaw królewski, to oczywiście tutaj możecie sobie go zdobyć. Tutaj chciałbym specjalne podziękowania złożyć, chociaż tak ta osoba nigdy tego nie obejrzy. Specjalne podziękowania dla użytkownika Sąsiad, ponieważ on stworzył taką serię filmików, w których dokładnie jest opisane i pokazane, gdzie znajdują się szczawy królewskie, smocze korzenie, bodajże goblinie jagody. Tak więc te wszystkie takie specjalne roślinki, naprawdę bardzo mi tym pomógł, ponieważ jestem wzrokowcem, więc naprawdę wszystko fajnie mi tutaj naświetliło to, te filmiki jego. Jeź, jak ja zamulam teraz, Boże, przepraszam, dawno nie gadałem do mikro, do Majka. Te smocze korzenie, no i rzecz jasna, szczawy królewskie są mi potrzebne do sporządzenia mikstury siły, która daje aż 3 punkty siły. Może aż, dla mnie to jest aż. No i po prostu będę musiał się najpierw nauczyć wytwarzania esencji leczniczej, dopiero to ta nauka odblokuje mi dostęp do nauczenia się miksturki siły, dzięki której właśnie sobie będę mógł tych miksturek właśnie natworzyć. Tutaj mam właśnie w ekwipunku jedną, taką tą brązową. No i tak. A oczywiście, jak wspominałem, tutaj mam save z tego poprzedniego nieudanego, tej poprzedniej nieudanej sesji. No i tak. Tutaj mamy bandytów w latarni morskiej Jacka. To jest też oczywiście questik, który ja sobie z miłą chęcią właśnie zrobię. Okej. Mała burza ognista. No i oczywiście oni są dosyć dobrymi łucznikami, więc muszę się mieć na baczności. No widzicie, z łuku mi dosyć mocno wali. Czekajcie, czy to są bandyci? Dlaczego oni mnie nie biją wszyscy, tylko ten jeden? Chyba coś się zbagowało. Dobra, no to zabijemy go i spoko. Okej. Nie mam pytań, po prostu refleks level bandyta, naprawdę. Dobra, jak widzicie, wstrzykałem ich dość mocno, oni też mnie dość mocno wstrzykali. Pozbieram sobie z nich itemki, no i dzięki czemu teraz, gdy sobie pogadam z Jackiem, to po prostu będę miał kłecik zaliczony. Czekajcie, tylko sobie łyknę. Bo mi teraz zauważyłem, tu nie ma. Zwłaszcza zimą właśnie, tak dziwnie szybko mi zasycha w gardle, nie wiem dlaczego tak jest. Latem, wiosną, jesienią nie mam nigdy z tym problemu, a zimą taki po prostu, taki suchar jestem, nie wiem dlaczego. Przecież, no co innego, gdyby było jakieś takie mroźne powietrze, może to by wpływało jakoś na gardło, ale przecież jak na styczniową pogodę to jest ciepło, no. Nawet mrozu nie ma za dnia, czy tam nawet w nocy nie mam specjalnego mrozu, więc to jest dziwne. Chociaż szkoda, mogłoby troszkę śniegu popadać, troszkę przymrozić, żeby to powietrze się zmieniło. Bo w sumie tak brak takiej zimy jako takiej też nie jest niczym dobrym. To też będzie miało swoje tam skutki później, ale nie będę tutaj rozmawiał o pogodzie przy let's playu, bo to też nie uchodzi. Dobrze, tutaj mam jakieś demki. Tutaj w ogóle mi się ta pochodnia, to może nie można tego nazwać pochodnią, ale ten dzban z tym ogniem kojarzy mi się ze zniczem olimpijskim. No, rzecz jasna, to jest latarnia i w tej latarni musi no stop płonąć ogień, żeby wskazywać drogę tam żeglarzom, którzy zabłądzili. Ale to jest oczywiste, więc nie będę o tym gadał. No i moi drodzy, tutaj znajduje się właśnie smoczy korzeń. Bardzo podoba mi się teksturka tego korzenia, fajnie zrobiony jest. No i w porządeczku, tutaj mamy rdest polny, dobra. Dalej mamy co? Tutaj chyba nie ma nic ciekawego. No i tutaj są ślady krwi. Ślady krwi mogą mi się kojarzyć tylko z jednym potworkiem. Moi drodzy, już dobrze wiecie, o czym właśnie tutaj sobie myślę. No i mam też przygotowane takie dwie zagadki.
dla was zagadki, no takie ciekawostki, które... No już zapomniałem niku tego użytkownika, który wstawia takie fajne ciekawostki z Gothica. W Gothicu 2 Noc Kruka istnieje kod na przywołanie bodajże pantery. Jest taki potworek pantera, normalny taki potworek stworzony przez twórców, nie przez żadnego modera, tylko po prostu przez twórców. Pantera i aligator. Są to dwa potworki niewykorzystane w grze, nie wiedzieć czemu. Prawdopodobnie miały zostać dodane w Arkendarze, jednak twórcy z tego zrezygnowali, no nie wiadomo czemu, a szkoda, bo byłoby to jakieś urozmaicenie. Aligator miał taki sam skrypty, takie same skrypty i teksturki podobne, tylko troszkę podmienione jak jaszczur, a pantera miała takie skrypty, teksturki jak ogar. Coś oczywiście w podobie. Przepraszam, jakaś chrypka, znowu sobie łyknę. Okej, okay, no i tutaj moi drodzy w pobliżu, o właśnie, tutaj też jest Szczaw Królewski, więc naprawdę świetna sprawa. Dobrze, czyli już w tym odcinku znalazłem dwa szczawie, jeden smoczy korzeń, więc naprawdę jest super. No i moi drodzy, tutaj w tym gęstym właśnie, tym takim wielkim, mrocznym lesie naprawdę czeka mnie sporo walki. Styczności z ludźmi nie będę miał właściwie wcale, więc bez których będę gadał, nie będzie żadnej przerwy na dialogi, nic. Tak więc troszeczkę będziecie musieli się pomęczyć ze mną. No ale mam nadzieję, że teraz spędzimy ten czas tak w miłej atmosferze. Nie wiem, kiedy to wrzucę, moi drodzy, naprawdę nie wiem. Może tych odcinków jeszcze jakiś czas nie być, naprawdę po prostu no nie mam czasu, no teraz tylko po prostu to nagram, nawet tego nie wyrenderuję, tylko nagram. No i to wszystko, no i pójdę spać, no bo co, tak samo jak Bezimienny. Czasami tak jest, że człowiek nie może znaleźć czasu, no trudno, no przecież nie samym też YouTube'em człowiek żyje, prawda? To jest tylko hobby, więc nie ma o czym gadać. No i o czym by tu jeszcze, moi drodzy, warto wspomnieć? Jest to 97 odcinek, jeszcze tylko 3 odcinki będzie setny. I od razu mówię, że ten setny odcinek nie będzie żadnym specjalnym odcinkiem, no może postaram się tam zrobić go na takiej większej pompie. Tak po prostu, żeby było troszkę śmieszniej niż zwykle, no a może nie, może zrobię go zwykłym odcinkiem. Albo po prostu w grze coś zrobię takiego niezwykłego. Jeszcze zobaczę, jeszcze pomyślę, jeszcze przemyślę. Bo raczej sobie teraz nagram 97 i 98 odcinek. No może tam jeszcze hak jakiegoś tam 99 odcinka. A dalej sobie będę myślał, jak to będzie wszystko wyglądać. No i tak, no w tym lesie wydaje mi się, że na pewno no, ten odcinek na 100% zabawię. No i wydaje mi się, że następny odcinek też. Więc czeka nas, moi drodzy, tutaj dużo walki, no i mam nadzieję, że dużo dobrej zabawy. Dużo fajnych fantów mam nadzieję, że poznajduję. Chociaż mój budżet no nie jest w najgorszym stanie, wręcz przeciwnie, jest w bardzo dobrym stanie. Ale jak sami dobrze wiecie, pieniążków w Gothic 12... Tfu, Jezu, jak mi się język plącze. Jeszcze raz. W Gothicu 2 Noc Kruka pieniążków nigdy za wiele. Tak po prostu tak... Tak zamulam, nie wiem. Chyba mam za mało ramu w mózgu. Muszę sobie go dokupić z 2-4 gigówki i wtedy będę nawijał 6 razy szybciej. Okej, okay, dobrze. Tutaj wilczek. Dziwne, że mi go kusza nie zaznaczyła. Coś się kusza może zbagowała. No i oczywiście, moi drodzy, dalej cały czas snuję... snuję plany, co tam będzie się działo na moim kanale po skończeniu Gothic 2 Noc Kruka. Naprawdę mam dość spore plany, ale o tym nie chcę wam nic mówić, chcę to po prostu sobie zostawić. Ale zanim ja skończę tego Gothica, to jeszcze powiem, nie, któryś miesiąc na pewno, no chyba że trafi mi się na przykład taki, chociaż z 2 tygodnie takiego dobrego, wolnego czasu, to bym narzucał te, tam chociaż ze 30 odcinków, pasowałoby wtedy, ale no, czy to się uda, czy tak będzie, Tego nie wie nikt. To wszystko oczywiście czas pokaże. Tutaj mamy właśnie wcześniej wspomniane zębacze. No wiecie, no 3 zębacze na początku gry, na przykład tam 70 odcinków temu, no to było dla mnie no przeogromne wyzwanie, którego wręcz nie dało się po prostu jakoś obejść czy przejść. Czekajcie. Wasze zdrowie, moi drodzy. Czysta woda najlepsza na przepłukanie gardła. Chociaż niby najlepsza jest woda z solą, taka do pukania, na przykład jak kogoś gardło boli. Ale to nie jest istotne, to też nie jest tematem odcinka. Ogólnie tematem odcinka jest właśnie wielkie, wielkie ekspienie, które właśnie zaczynam od tego wielkiego lasu. Później pewnie po tym wielkim lesie
będę ekspił w okolicy farmy Onara, później może w okolicy Przełęczy do Górniczej Doliny. Tak więc jeszcze sporo levela sobie nabiję. Tutaj sobie oczywiście zluruję wszystkie zębacze, bo mogę. Oczywiście gdyby to były szmocze zębacze, to żebym 10 razy zginął, ale że to są zwykłe zębacze, to żaden problem. Widzicie, 5 zębaczy i zjadły mi 1/5 HP, więc tak matematycznie rzecz biorąc, żeby mnie zabiło, musiały być 25 zębaczy na raz. Ale generalnie w samym Korinis jest bardzo mało zębaczy. Dużo więcej zębaczy i smoczych zębaczy występuje w Górniczej Dolinie. No i też mało zębaczy, z tego co pamiętam, było w Jarkentarze. A no i taka ciekawostka też kolejna. Smocze korzenie występują tylko i wyłącznie na terenie Korinis. Ani jednego smoczego korzenia nie ma w Jarkentarze, ani jednego smoczego korzenia nie ma w Górniczej Dolinie. No. Tak więc autorzy zapewne nie chcieli tutaj ułatwiać nam rozgrywki specjalnie. I wszystkich smoczych korzeni jest w Korinis 9. Oczywiście ja zbiorę wszystkie. Niczego tu nie znajdę. Tak, większość mam, zostało mi do zebrania chyba raz, dwa, trzy chyba mi zostały. No i oczywiście to nie są jedyne smocze korzenie, te 9 smoczych korzeni, ponieważ z tego co się orientuję, jest jeszcze jeden smoczy korzeń dostępny u zielarki Sagity, tej gościówki, pamiętacie, która jest nazywana szarlatanem w spódnicy. Tak więc odję sobie oczywiście w swoim czasie odkupię ten smoczy korzeń, kiedy będę sporządzał mikstury siły, bo na to też będę musiał spożytkować w sumie 21 punktów nauki, bo jeden punkt nauki pójdzie na nie ma czego plądrować. Naukę wytwarzania esencji leczniczej, a 20 punktów pójdzie na naukę właśnie wytwarzania mikstury siły, ale uwierzcie mi, zwróci to się, ponieważ no sobie tak przeliczcie, 5 punktów siły w tym momencie kosztuje mnie, no liczmy 15 punktów nauki, czyli wystarczy, że wytworzę sobie dwie albo no liczmy nawet 3 miksturki siły, to automatycznie koszt nauki właśnie wytwarzania mikstury siły mi się zwróci, więc no jest to opłacalne, a z racji tego, że będę miał około 10 smoczych korzeni, to będę miał z tego 30 punktów siły, więc to jest mnóstwo, ale oczywiście nie wyprzedzając faktów, bo najpierw te korzenie trzeba pozbierać, poeksplorować, poekspić, pozbierać cokolwiek, wszystko zrobić i wtedy dopiero właśnie snuć takie plany dalsze. Czekajcie. I oczywiście przepraszam, że tak zamula w tym odcinku, ale no też jestem zmęczony, chociaż nie tak jak wtedy tego, te 2 dni temu. To właśnie przy sobocie wtedy się brałem za nagrywanie. Możecie sobie powiedzieć, że sobota taki wolny dzień, nie dla wszystkich. Naprawdę chciałbym wrócić do czasów liceum, gimnazjum, kiedy to człowiek przychodził w piątek po południu ze szkoły i nic go nie interesowało. Ale dobra, koniec tematu. Tutaj, moi drodzy, jest ta cała bimbrownia, czy też gorzelnia wina. Tutaj, czekajcie, najpierw sobie zapalę pochodnię, bo nie widać nic. Pochodnio. O, jest tutaj. Tutaj właśnie znajduje się ta zielarnia, gorzelnia wina. I tutaj ten kołowrót nie obróciłby się, gdybyśmy nie mieli ze sobą łoju kretoszczura. No, kreta oczywiście otworzyła się tylko na tyle, by bezimienny mógł tutaj wejść. Ale spójrzcie, moi drodzy, tutaj znajduje się gorzelnia wina, czyli taki fajny nawet, taki ukryty questik, taki nawet bym rzekł easter egg, chociaż easter egg nie bardzo. Po prostu taka ukryta ciekawostka, fajna sprawa. No oczywiście mamy tutaj mnóstwo alkoholu. Czekajcie, czy ja mogę coś w kociołku ugotować, tak nawiasem mówiąc? Okej, zgasła pochodnia nagle, umoczyłem ją w wodzie chyba. A nie, niestety. Szkoda. No ale trudno. Tutaj mamy oczywiście jeszcze więcej ginu. No w sumie będę mógł to chociaż tam za jakieś tam drobne pieniążki opylić, bo po co mi tyle alkoholu. Chociaż alkoholem w gotiku można całkiem sporo załatwić, jakby nie patrzeć. Okej, tutaj mamy kolejny kuferek, no i oczywiście teraz męczarnia, żeby go otworzyć. No w sumie to nie była aż taka męczarnia. Okej, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 od Kruka. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!